Siemano wam wszystkim, to Hikomikos i wybiła godzina 11, właściwie 12, jajko się wykluło. I Veltar, proszę państwa, w Pokémon Go debiutuje teraz na rajdach. Oto i on, boski, wspaniały, 45 tysięcy punktów ma on. Wow, CP. I on jest, moi drodzy, częścią eventu Luminous Legends Y event, który trwa od 18 maja do 25 maja. Ha, w 5-kilometrowych jajkach będą fajne pokemony, na dziko będą fajne pokemony, w 7-kilometrowych jajkach będą fajne pokemony, jak oloreńska Rattata, oloreński Miał, Grimer, Sneasel, Puchiena, Stanki, Purloin. Z 12-kilometrowych jajek będzie Pancham, Quillfish, Larvitar, Absol, Skorupi, Sandile, Scraggy, Poniard, Wulabi, Deino. Deino i Pancham chyba najlepsze dropy. Oprócz tego na rajdach będzie alolański Miał i Veltal. To nie zapomnijcie użyć Charge TM-ki, żeby zapomnieć frustracji na Shadow Pokemonach. Będzie galareński Zygzagoon z Researcha, a jeśli zrobimy 25 milionów zespołów R pokonanych jako globalny challenge, dostaniemy w nagrodę Shiny Zygzagoona galareńskiego, który wygląda bosko. Ja robiłem Shiny Hunting na galareńskiego Zygzagoona w Pokémon Sword and Shield. Nie zapomnijcie o tej frustracji, żeby sobie zmienić atak. Na dziko jeszcze nadal Gumi zostaje. Z 12-kilometrowych jajek Pancham chyba najlepiej i Shiny Deino. Dobra, a my nie przedłużając, robię z moimi patronami Dragonfly Sculpture Raid na Yveltala. Zanim jednak zbijemy legendarnego Yveltala, to są kontry na niego i CP, które może być na nim. To maksymalne dla setki 2579, natomiast z Weather Boostem 3224. Jego movesety są typu mrocznego, jak Snarl, Sucker Punch, Gust, tutaj latający typ. Charge ataki to Dark Pulse, Hurricane, Hyper Beam, Focus Blast oraz Psychic. I Veltal będzie słaby na ataki typu elektrycznego, Fairy, lodowego i kamiennego. I potrzeba 3 do 5 osób, żeby zbić tego Pokemona. Oto najlepsze kontry, które po prostu najlepiej wykorzystać do zbijania tego Pokemona. Informacje z pokebattler.com. To są właśnie głównie elektryczne Zekromy, Tondorusy, Raikou, Shadow Zapdos, Shadow Magnezone, Shadow Electivire, Shadow Mamoswine i Mega Manectric. Natomiast tutaj kamienne to będzie Rampardos i Terrakion. Mamoswine warto dodać, że jest lodowym Pokemonem. Dobra, no i super, ogarnęliśmy dwie ekipy, słuchajcie. Pierwsza ekipa już zrobiła z nami, druga ekipa też zrobiła, więc już lobby możemy wyłączyć. Także pyk, nice. Każdy wbija teraz. Wbijamy. No i oto i on, słuchajcie. Piękny. Znerfili go troszeczkę. Bo miał mieć na tamtej grafice 50 tysięcy, słuchajcie, tego CP. No, to jest stara grafika, ma źle zrobioną tą informację podaną, bo teraz jest znerfiony Yveltal. Ma 45 tysięcy CP. W 7 osób szybko pójdzie. Ej, zawsze mam tak z nowymi legendami, że się boję, że mi ucieknie, albo że go nie złapię, albo że zużyję wszystkie bole i nie trafię. To będzie masakra. Ale mam nadzieję, że tym razem się uda, słuchajcie. Yveltal jest lubianym przeze mnie Pokemonem. On miał taką fajną kartę w Pokémon Trading Card Game. A moim ulubionym atakiem Yveltala jest Oblivion Wing. Oblivion Wing, czyli atak sygnaturowy dla tego Pokemona. To jest ten atak, który tutaj jest widoczny. Yveltal, jego Oblivion Wing. W Pokémon Go. Pewnie zagości za dwa kolejne powroty, bo mi się wydaje, że za drugim razem Niantic może nam dać go Shiny, co by było fajne. A za trzecim razem może nam go dać i Shiny, i z ekskluzywnym movesetem. Tak było na przykład w przypadku Lugii. Pierw była Lugia normalna ze śmieciowym movesetem, potem Lugia Shiny do zdobycia na rajdach, a potem Lugia z Signature Movem, czyli z atakiem sygnaturowym, czyli z Areoblastem, najsilniejszym powietrznym atakiem w grze. No i patrzcie, połowa czasu została.
i Weltal rozbity. Bardzo ładnie. Zobaczmy, jakie CP siądzie. Czy łatwo się go będzie łapało, czy też nie? Przekonajmy się. Dwa coś, to bardzo słabiutko. Friendship wbity oczywiście. 7 raspberry, 15 potek, 3 revive'y, 3 rare candy, ładnie. 1000 dusta i bonus challenge. Co my tu mamy? Jak się ciebie, kolego, łapie? 2129. Czy mam się sugerować starą infografiką? Czy ona coś wnosi do naszego tego? No nie, bo on został znerfiony i no to nie ma przykładu na to. Spróbujemy na panapie w takim razie najpierw. Rivelta tak się chowa, ale great podkręcone za pierwszym razem. On jest nieco tak... nie wiem, jak go określić. Także zobaczmy, jak się go łapie na dole. Spróbuję tak excelenta rzucić i się udało. Mimo, że on tam próbował podlecieć, to można rzucać w excelenty w niego, słuchajcie. Bo to może dalej na pineapie, póki mam jeszcze 17 boli. To tak, great i excellent. Dobrze. Trzeba wyczuć tego Pokemona. Nawet jak on jest tak nieco dalej, to można się nauczyć podkręcać te Pokebole. Dobra, jeszcze raz pineap i... O, atakował! Odbił! Tak się nie robi. Tak się nie robi, Weltal. Ja tu excellenty chcę w ciebie rzucać, a ty mi żeś poleciał na górę i teraz mi ciężko rzucać excellenty. Zostań tu na dole, byczku. Tak, tak, zaatakuj sobie. Zaatakuj, no i teraz excellent. Ło, ale mi zniosło bola. Nie, tak nie może być. Tak nie może być. Na tym telefonie się nie da łapać Pokemonów, słuchajcie. Już wolę rzucać te greaty. Pewniejsze są przynajmniej niż... szaleć, szaleć, szaleć. Siedzi Weltal. Mamy tego Pokemona u siebie. 6 cukierków. 3 XL Candies. Nowy Pokemon. 1000 expa. Za złapanie 100. Za Greata 100 i za Curved Balla 20 expa. Słuchajcie, to jest ten moment. Wpis do Pokédexu. O tak. Nie mam jeszcze ewolucji Noibata, co prawda, ale 2129 CP. Sprawdźmy sobie IV. Ta-ta-ta-ta-ta! Max ataku! 15 ataku! Wipek dostałeś 96 IV? Wow! 14, 14, 15? To jakie CP miał? Wow, mi się trafił 15, 10, 14. Nice! Sucker Punch oraz Hyper Beam złapany na zdalnym Raid Passie w Larn w Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie. Tutaj mieszkam, jakby ktoś pytał. Jeszcze 2 Pokemony na Shiny Checkach, albo właściwie 3. Puchiena zwykła. Jeśli pokonamy te zespoły ery, to przypominam, będziemy mieli odblokowany bonus w postaci Shiny Zigzaguna, który wygląda epicko. Mogę wam pokazać, bo mam go w Pokédexie już odblokowanego. Wystarczy, że wejdziemy w Pokédex. Galarańskie Pokemony i... nie, to trzeba w Hoenn. Bo myślałem, że one będą normalnie w galarańskim Pokédexie, ale nie. To jest galarańska forma Zigzaguna, on wygląda tak normalnie, a tak wygląda w wersji Shiny. Jest on epicki, czyż nie? Czyż nie jest on epicki? Jest epicki, słuchajcie. Bardzo epicki. Pokażę wam go z bliska. Wygląda tak. No kozak, po prostu kozak. Shiny Zigzagun galarański. Ja go chcę. Linun galarańska forma wygląda tak samo jest kolorystyczna, a Obstagoon to już jest w ogóle sztos, słuchajcie, sztos w przypadku tego Pokemona. Także Zigzaguna można sobie niedługo będzie złapać, jeśli tylko odblokujemy te bonusy w postaci pokonania tych wszystkich zespołów R. No a Ponita ostatnio była. No i galariańska Ponita wygląda niebiańsko, tylko że niestety nie trafiłem jej. Może z kimś się zamienię, uda mi się zamienić i zdobyć tego majestatycznego konika do mojej kolekcji. Rapidash jest też fenomenalny, ale to już go też nie mam w Pokédexie. No i co, widzimy się w kolejnych filmikach z Pokémon GO. Jak będą jeszcze jakieś rajdy, to dam wam znać i będziemy sobie rajdować u mnie na kanale Hikomikos. Przypominam, live streamy są wieczorami 22-23, prawie codziennie, więc można sobie posiedzieć, pochillować, porajdować.
i będziemy się dobrze bawić. A tymczasem żegnam się z wami i życzę wam wszystkiego dobrego. Być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.